Wirtualna rzeczywistość. Rozszerzona rzeczywistość. Filmy VR. Rzeczywistość mieszana. Sporo tego, prawda? Można się pogubić. W 2 minuty wyjaśnię Ci podstawowe różnice między tymi pojęciami. Wejście w wirtualną rzeczywistość oznacza przeniesienie się do wirtualnego świata. Świat ten jest generowany komputerowo w czasie rzeczywistym. Obiekty, jakie się w nim znajdują, są na ogół przestrzenne i trójwymiarowe. Dzięki temu nasz mózg ma wrażenie, że fizycznie nasze ciało przebywa w tej przestrzeni. Utwierdza go w tym zmysł wzroku. Aplikacje wirtualnej rzeczywistości mogą być w pełni interaktywne, co oznacza, że możemy wchodzić w dowolną interakcję z otaczającymi nas przedmiotami. Na przykład chwytać je, rzucać nimi, uruchamiać maszyny, czy wykonywać inne dowolne zadania z ich użyciem. Rozszerzona rzeczywistość to rozszerzenie naszej rzeczywistości, czyli nałożenie obrazów dwu- lub trójwymiarowych na obraz świata rzeczywistego. W tym przypadku również możliwe są różne zaawansowane interakcje z obiektami, dającymi wrażenie fizycznej obecności. W przeciwieństwie do wirtualnej rzeczywistości, obiekty w rzeczywistości rozszerzonej rozmieszczone są w naszym realnym świecie. Filmy VR możemy podzielić na filmy 360, które nagrywane są kamerami sferycznymi. Taka kamera nagrywa cały obraz, jaki ją otacza, 360 stopni wokół. Oglądając film 360 w goglach VR, mamy wrażenie przeniesienia się w sam jego środek. Filmy VR mogą być interaktywne, jednak zawsze bazują na tym, co już nagraliśmy kamerą 360. Czyli jeśli nagraliśmy obiekt stojący dokładnie w tym miejscu, to w filmie VR już go nie przesuniemy. Filmy 180, które prezentują obraz 180 stopni przed kamerą. W tym przypadku znacznie łatwiej uzyskać realistyczny efekt obrazu trójwymiarowego, ponieważ kamery 180 są najczęściej dwuobiektywowe. Odległość między obiektywami odpowiada odległości między oczami człowieka. Ludzki mózg, oglądając lewym okiem obraz przeznaczony dla lewego oka i prawym obraz dla prawego, samodzielnie interpretuje przesunięcie między nimi, które daje bardzo realistyczne wrażenie głębi 3D. Animacje 360 to wyrenderowana wcześniej grafika 2D lub 3D, wyświetlana w formie filmu 360. W przeciwieństwie do aplikacji VR, w których obraz renderujemy w czasie rzeczywistym, w animacjach 360 obraz jest już wcześniej wyrenderowany, a więc go tylko oglądamy. W filmach i animacjach VR możemy również stosować interakcje, jednak nigdy nie będą one tak zaawansowane, jak w aplikacjach VR generowanych w czasie rzeczywistym. To wszystko na dziś. Jeśli jesteś w tym miejscu filmu, to znaczy, że Ci się podobało. Bardzo proszę, zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.